serdecznie 104. rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Witam serdecznie zaproszonych gości, witam pana Andrzeja Pichetę, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wiceprzewodniczącego rady pana Henryka Kwietnia. Witam sekretarza gminy pana Dariusza Pyczaka. Witam radnej gminy Osłodzie Pomorskiej. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja taką osobisty wątek troszkę poruszę, ponieważ mój dziadek był powstańcem wielkopolskim i w tym roku jadam przede wszystkim w Świętymi na jego grób, żeby go przygotować na te święta. Pojawiła się na mnie tabliczka i troszkę byłem zdziwiony. Tabliczka brzmi: grób weterana, walk o wolność i niepodległość Polski, Instytut Pamięci Narodowej. Jednak gdzieś ktoś wyszukuje te fakty historyczne. Mój dziadek nie tylko walczył o powstanie, ale również wojnie polsko-sowieckiej. I troszkę żałuję, że nie zdążyłem to poznać. Święto wybitne, święto, które buduje nas wielu Polan, święto, które tworzy w nas duch patriotyzmu, duch wielkopolanina i stworzyło już masę mitów, mimo że to tylko 104 lata. Słyszeliśmy dzisiaj dwukrotnie, że to jedyne powstanie zwycięskie. Otóż nie jedyne. Tych powstań zwycięskich było 5, natomiast jednym z nich było powstanie wielkopolskie. To najważniejsze i dlatego też na głowę zapadło w takiej wymiarze, w takiej innej formie. Ja bym dzisiaj nie chciał mówić całego powstania, bo to, aby nie skrócać tego tematu, przyjmijmy sobie taką myśl, że będziemy budować to powstanie w różnych miejscach gminy. W tamtym roku powstał Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w lat pierwszym, w tym roku będziemy po raz drugi. W związku z czym, aż mamy różne miejsca w gminie, które mówią o powstaniu wielkopolskim, to też w tamtym roku odbyło się takie święto w Różycach, w tym roku odbywa się w Gniazdkowie, a za rok odbędzie się w Łąkocinie.
posłuchają Państwo pieśni Jesienny Październik Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Antoniny Chmielewskiej.